Witamy Państwa w drugiej części, w drugiej odsłonie naszego spotkania, znaczy mojego spotkania i Państwa spotkania z Krzysztofem Kopcim, my pracownikiem Instytutu Pamięci Narodowej, blogerem. Od wielu lat właśnie zajmuję się sprawami aktywów II RP, w tym również, tak jak Państwo możecie się w pierwszym odcinku zapoznać, kwestiami związanymi z reparacjami wojennymi. W tej drugiej części może właśnie powiemy bardziej o tych aspektach prawnych reparacji wojennych. Czy mamy prawo do tych reparacji, czy nie mamy? Wygasło to prawo. Ja już w poprzednim odcinku właśnie na samym początku wspomniałem, że w wyniku konferencji poczdamskiej sprawa reparacji wojennej została jak gdyby przeniesiona do czasów konferencji pokojowej z Niemcami, która, notabene, muszę Państwu powiedzieć, że nie odbyła się do dnia dzisiejszego. Takiej konferencji nie było. Ale może po kolei. Konferencja poczdamska, tak jak wspomniałem w poprzednim odcinku, podzieliła Niemcy na 4 strefy okupacyjne i międzysojusznicza komisja zezwoliła na to, aby państwa, które były, można, nadzorcami tych stref okupacyjnych, mogły brać zaliczki na rzecz przyszłych reparacji wojennych. I tutaj nie ma na to czasu po prostu, ale to jest też bardzo ciekawy temat rzeka, jak w zależności od różnych stref okupacyjnych te zaliczki na reparacje wojenne były brane przez poszczególne mocarstwa. Ja może się tutaj tylko zajmę sprawą rosyjskiej strefy okupacyjnej. Zgodnie z ustaleniami poczdamskimi Polska miała prawo do 15% reparacji wojennych, które Sowieci mieli wziąć ze swojej strefy okupacyjnej. 15%. Jak to było brane, to za chwilę Państwu jeszcze powiem, ale taki był zapis, który zresztą w wielu publikacjach można o tym poczytać. Pierwszym takim, można powiedzieć, kontaktem politycznym pomiędzy ówczesnymi władzami, jeszcze nie PRL-u, tylko komunistycznej Polski, a właśnie tą międzysojuszniczą komisją do spraw reparacji wojennych, miał miejsce w sierpniu 1945 roku. Delegacja tymczasowego rządu jedności narodowej Osóbki Morawskiego była wtedy w Moskwie i właśnie, że tak powiem, podpisała swego rodzaju porozumienie w tej sprawie. Zresztą porozumienie wyjątkowo kuriozalne z tego względu, że na podstawie tego porozumienia komunistyczna Polska, można powiedzieć, że de facto zgodziła się na spłacanie reparacji wojennych dla Sowietów z ziem zachodnich, które zgodnie z konferencją poczdamską zostały jej przyznaczone. Oczywiście nie spłacały to w bezpośredni sposób, ale przez parę bardzo ciekawych zapisów. Jednym z takich zapisów był zapis o tym, że Polska ma dostarczać Związkowi Sowieckiemu węgiel za darmo. To była taka pierwsza jak gdyby koncepcja sowiecka. Udało się tam komunistom ugrać, że z tego co pamiętam chyba 1 dolar i 15 centów płacono za każdą tonę węgla, która została dostarczona dla Związku Sowieckiego. Ten 1 dolar nie był w stanie pokryć nawet kosztu wydobycia, nie mówiąc już o samej wartości tego węgla, który został odstawiony na granicę sowiecką. Zresztą tam było kilka innych bardzo ciekawych zapisów, bo między innymi chyba z tego co pamiętam tam 300 tysięcy, znaczy może tak, 30% transportu kolejowego, który został przekazany przez władze sowieckie władzom komunistycznej Polski, 30% tego transportu to był transport kolejowy, głównie wagony i lokomotywy, które zostały zagarnięte przez Sowietów w 1939 roku na kresach II Rzeczpospolitej. Reszta to był sprzęt niemiecki, który został zagarnięty, część na pewno właśnie na ziemiach zachodnich zostało to wywiezione. I to właśnie była ta perfidia sowiecka, że z jednej strony kompletnie zrabowano po prostu te ziemie, co zresztą w poprzednim odcinku Państwu właśnie powiedziałem, stąd taka wycena po prostu tych ziem zachodnich, które dostała Polska w wyniku
prawda, umowy poczdamskiej, a z drugiej strony ten majątek zrabowany wrócił, ale wrócił jako reparacje wojenne. No a jeszcze za to musieliśmy zapłacić węglem, teoretycznie za tak zwane wyzwolenie, a praktycznie to były po prostu reparacje wojenne, które spłacaliśmy z części Niemiec, która znalazła się w naszych granicach. Zresztą tam jest jeszcze jeden bardzo ciekawy wątek, bo zgodzono się również na coś takiego, że zagranicznym podmiotom mieliśmy spłacić ich ewentualne żądania, jeśli chodzi o majątek pozostawiony na Kresach, które stały się własnością Związku Sowieckiego. Także to w ogóle była sprawa kuriozalna. Pokazuje tylko jak gdyby stopień zaprzaństwa tej władzy, prawda, która na tego typu po prostu numery się zgadzała i to mogę Państwu powiedzieć, że nawet z punktu widzenia innych krajów komunistycznych ta umowa była wyjątkowa. Była wyjątkowa, to znaczy do takiego stopnia zaprzaństwa nie doszło. Nigdzie nie doszło. Ani w Czechosłowacji, ani na Węgrzech, ani w Rumunii. Nie było takiego zaprzaństwa. Takie zaprzaństwo się po prostu odbyło właśnie w czasie tej wizyty w sierpniu 1945 roku. Zresztą jest bardzo ciekawa sprawa, bo do tej kwestii wrócił towarzysz Wiesław, towarzysz Gomułka już po październiku 1956 roku. Zresztą są dokumenty z plenum i tam z posiedzeń Komitetu Centralnego z tamtego okresu. Bardzo ciekawa, śmieszna i tragiczna lektura, gdzie właśnie towarzysz Wiesław, bo to są jego słowa, który twierdził, że niestety, ale tak naprawdę towarzysze radzieccy nas postawili w takiej sytuacji, że spłacaliśmy za Niemcy reparacje wojenne z naszych ziem zachodnich Rosji. I towarzysz Wiesław o tych sprawach mówił, później go tam spacyfikowano. W każdym razie doszło do podpisania 4 lipca 1957 roku protokołu końcowego, ponieważ postawiona została ta sprawa w tych wzajemnych zobowiązań, prawda, no bo tutaj jeszcze właśnie Państwu może nie powiedziałem, że ta międzysojusznicza komisja w Moskwie, ona jak gdyby przymierzyła się do kwoty reparacji wojennych, które Niemcy miały zapłacić i to była kwota około 20 miliardów dolarów, z czego 50% tej kwoty miało przypadać na Związek Sowiecki. Ponieważ Polska miała dostać 15% tej kwoty, no to łatwo policzyć 10-15, czyli 1,5 miliarda dolarów. Według siły nabywczej tam z 1945 roku mieliśmy dostać. Natomiast ile dostaliśmy? No tutaj akurat błysnął odwagą towarzysz Wiesław, bo w tym protokole właśnie, który podpisano 4 lipca 1957 roku, wysokość reparacji, jakie otrzymała Polska, określono na 228 milionów dolarów. No, także 228 milionów. Milionów. Czyli 1/5 tej kwoty, prawda? No, nawet mniej niż 1/5 tej kwoty reparacji wojennych, które były nam należne, które Sowieci powinni nam po prostu przekazać. Ale to w tym protokole jest oznajmienie, że oni są nam winni, czy że oni już nie płacili? Tam nie ma nic o winie. Tam jest tylko stwierdzenie, ile z tego Polska dostała. Ile Polska dostała. Natomiast ile się należało, łatwo policzyć. Aha, a to jest stwierdzenie, że już dostała, tak? Tak, że te 228, że to kończy kwestię całej sprawy rozliczeń między Polską a ZSRR. No proszę zobaczyć. No, znaczy tam się nie wspomina o tych bo to by najprawdopodobniej towarzysz Wiesław nie przeżył, nie wrócił z Moskwy, wróciłby tak jak towarzysz Bierut, to znaczy, który pojechał do Moskwy w futerku, a wrócił w kuferku. No, także tych spraw towarzysze nie podnosili, natomiast taki zapis jest. Łatwo odnieść się, jeżeli to było te 300 milionów dolarów, a miało być,
półtorej miliarda, no to gdzie jest tam, prawda, miliard, 200, gdzie jest ta reszta? Reszta tych gdzie pieniędzy. Jest ta reszta? No to jest oczywiście jako ciekawostka, ale to właśnie pokazuje też, że te kwestie, mimo upływu lat, ze względu na to, że te dokumenty z czasów komunistycznych są sprzeczne, ale jednak dają pewne możliwości do tego, żeby dochodzić prawdy w tych wzajemnych rozliczeniach. Ale jaki one mają prawny ciężar, te dokumenty? No bo takie stwierdzenie to znaczy, z protokołem tak, to żadnego chyba nie. No nie, to znaczy mają absolutnie ciężar prawny z tego względu, że to są po prostu określone dokumenty, które przedstawiają stan faktyczny. Natomiast za chwilę będziemy rozmawiać o kwestii takiej, a mianowicie, czy Polsce należą się reparacje wojenne, prawda? Bo to jest jak gdyby osobny temat, o którym za chwilę będziemy mówić. Czy te nasze roszczenia nie wygasły, nie? Czy te dokładnie, właśnie za chwilę będziemy o tym rozmawiać. To jeszcze właśnie chciałem tylko dlatego pokazać, jak gdyby przedstawić Państwu, że zawsze jest taka możliwość dotarcia do prawdy, prawda? Że te dokumenty są, że nie jest tak, że jakieś dokumenty gdzieś zaginęły, bo te dokumenty właśnie w różnych miejscach, na szczęście w różnych miejscach się znajdują i jeżeli będą dociekliwe osoby, to do takich wzajemnych rozliczeń są w stanie dojść. Natomiast wracając do kwestii, czy nam się należą reparacje wojenne. Właśnie. Jest taka narracja, która teraz akurat trochę zaczyna blednąć, a mianowicie narracja, która mówi, że Polska zrzekła się tak naprawdę reparacji wojennych w 1953 roku. No właśnie. Jest to kompletna bzdura z następującego powodu, że zgodnie, to zresztą o tym powiedziałem, reparacje wojenne w ogóle nie zostały przedstawione jako problem, a zgodnie z konferencją w Poczdamie było wyraźnie stwierdzenie, że one mogą stanąć na porządku dziennym dopiero w momencie podpisywania czy negocjowania i później podpisywania traktatu pokojowego z Niemcami. Czyli jak gdyby sprawa reparacji nie mogła się rozstrzygnąć w 1953 roku i to nawet nie z tego powodu, że państwo polskie było niesuwerenne, chociaż to też jest bardzo ważny problem, że jak gdyby sama ta niby nota Bieruta w tej sprawie no, budzi bardzo wiele wątpliwości, bo tak naprawdę nie ma jej w archiwach, nie ma jej ani w archiwach Niemiec, może jest w archiwach sowieckich, ale w każdym razie Rosja na razie na ten temat milczy. Nie ma jej w ONZ-cie, jak przecież w prasie byli też ludzie, którzy próbowali odnaleźć ten dokument. Także jest to tylko po prostu jakaś słowna deklaracja, na co nie ma pokrycia. No i każdy normalny człowiek wie, że w prawie tego typu słowo bez pokrycia w określonych dokumentach nie ma żadnego znaczenia. Także po prostu można spokojnie uznać, że całe to stwierdzenie, że w 1953 roku Polska, a czy PRL, tak. Rzekł się po prostu, bo już wtedy to był PRL, rzekł się po prostu reparacji wojennych od Niemiec, no po prostu mija się z celem. Bo jeżeli już nawet prawnie to uznać, to rzekł się on po prostu, jeśli chodzi tylko o dochodzenie odszkodowań od NRD. A NRD to nie były Niemcy, to była po prostu sowiecka strefa okupacyjna. I tak, jeśli chodzi o ten pierwszy wątek. Zresztą, ale wiesz, co mi się jeszcze zdaje, że jeżeli ktoś mówi, że taki materiał istniał, no to w takim razie niech go pokaże, no bo... Szanowni Państwo, to znaczy, jeżeli by taki materiał istniał, to już dawno byłby pokazany, no bo no nie trzeba by mi się, Niemcy pierwsi byliby zainteresowani, żeby taki dokument pokazać. Nie wykonywać ekspertyzy, prawda, Bundestagu, które mówią, że Polska się zrzekła, no bo to oczywiście nie ma żadnego znaczenia w dyskusji. Po prostu jest dokument, czy go nie ma. No po prostu jeżeli jest, to proszę go pokazać. Będziemy dyskutować na temat tego, czy ten dokument jest wiarygodny, jeżeli nie ma. Jeżeli go nie ma, no to nie mamy o czym dyskutować po prostu. I tu jest sprawa jasna. Zresztą sprawa jest na tyle oczywista, że Niemcy też doskonale zdawali sobie sprawę, że ta kwestia po prostu nie istnieje.
To za chwilę Państwu o tym powiem, a mianowicie to wyszło przy okazji już po 89, kiedy negocjowany był traktat 2+4 i na porządku dziennym stanęła sprawa zjednoczenia Niemiec. Ale jeszcze zanim o tym powiem, to powiem o następnej sprawie, a mianowicie o tak zwanym traktacie z 52 roku. Traktat, który był podpisany, a mianowicie on dotyczył długów niemieckich, prawda? Ponieważ Niemcy jak gdyby formalnie biorąc w czasach Hitlera zaprzestały spłacania reparacji wojennych za I wojnę światową, a w okresie powojennym, no oczywiście, że tam alianci w jakiś sposób pobierali te zaliczki na poczet reparacji wojennych. W 52 roku na konferencji tej starano się jak gdyby uporządkować te kwoty wszystkie spłat, rekompensat, które Niemcy miały zapłacić poszczególnym państwom w wyniku swojej niezbyt grzesznej polityki, którą prowadziły w XX wieku. I tam ustalono między innymi tak, że wstrzymano na przykład kwestię określania reparacji wojennych, czy jak gdyby potwierdzono to, co było w Poczdamie, do czasu podpisania traktatu pokojowego z Niemcami, który, jeszcze raz powtórzę, do dnia dzisiejszego ten traktat nie został podpisany. Natomiast zmniejszono o ponad 60% kwotę reparacji wojennych za traktat wersalski. O 60%. I Niemcy zobowiązały się, bo tam oczywiście odliczono te kwoty, które w pierwszych latach 20. Niemcy zapłacili, rozbito im to na raty i te kwoty Niemcy sumiennie spłacały przez cały następny okres. Ostatnia rata tych reparacji wojennych za I wojnę światową została spłacona w roku 2010. W 2010 roku spłaciły Niemcy i są teraz, że tak powiem, rozliczone, jeśli chodzi o pierwszą wojnę światową. Natomiast jeśli chodzi o drugą wojnę światową, no sprawa jest dalej otwarta. Oczywiście te zaliczki takie na poczet tych przyszłych reparacji wojennych, no to Niemcy przez cały czas płacą, bo ja akurat tutaj przez spotkanie z Państwem już nie chcę, bo nie mamy czasu omawiać te sprawy szczegółowo, ale natrafiłem na kilka takich opracowań, gdzie szacowane są kwoty odszkodowań, jakie Niemcy wypłaciły różnym organizacjom, w tym i aliantom i tak dalej. Jest to kwota około 70 miliardów dolarów. Znaczy, ile to jest dolarów na dzień dzisiejszy, to ciężko policzyć, bo to było spłacane w różnych po prostu okresach. No też warto byłoby się po prostu przymierzyć. Natomiast jeżeli chodzi o Polskę, to sprawa wygląda następująco, a mianowicie tak, mieliśmy wypłacono nam w 1960 roku 140 milionów marek na zapomogi dla kilku tysięcy polskich ofiar zbrodniczych eksperymentów medycznych w niemieckich obozach koncentracyjnych. I to była pierwsza w ogóle wypłata, jaką dostaliśmy od Niemców, jeśli chodzi o odszkodowania. No i później była już związana, była taka kwestia, którą Państwo na pewno pamiętacie, a mianowicie tego tak zwanego funduszu, który powstał z inicjatywy kanclerza Schrödera. To była tam kwota, z tego co pamiętam, on przeznaczył na ten fundusz 10 miliardów marek. Tam składały się różne organizacje, firmy niemieckie, również budżet niemiecki. I to chodziło o zadośćuczynienie dla pozostałych przy życiu, proszę Państwa, tylko pozostałych przy życiu, bo to jest bardzo ważne, robotników przymusowych z polskich i innych krajów Europy Wschodniej. Bo jeśli chodzi o, dlaczego wschodzi, bo jeśli chodzi o kraje Europy Zachodniej, to właśnie w tej kwocie, co wcześniej powiedziałem, Niemcy te wszystkie reparacje rozliczyły i to w kwotach wielokrotnie wyższych od tego, co nam zapłacili. I teraz tak, z tych tam kwota, znaczy ilość tych robotników była oszacowana na 2,8 miliona. Z tego na Polskę przypadła pula 500 tysięcy, bo tak mniej więcej zostało to scharakteryzowane, że 500 tysięcy żyjących robotników dostanie te pieniądze. I w sumie była to kwota
niecałe 2 miliardów marek niemieckich. Znaczy na początku tam te wypłaty były 2000 roku, tam przez kilka lat te wypłaty były prowadzone. I to jest wszystko. Nic więcej, jeśli chodzi o jakiekolwiek odszkodowania od Niemiec, nie dostaliśmy. Teraz Państwo możecie to zestawić z tymi kwotami strat, które ponieśliśmy właśnie w tym pierwszym moim spotkaniu z Państwem. Te straty tam po prostu postarałem się Państwu przedstawić. Czy jesteśmy w roku 52. Mamy konferencję w Londynie. Niemcy godzą się płacać reparacje za I wojnę światową. Z drugiej strony sprawa reparacji wojennych za II wojnę światową została odłożona do czasów współczesnych. Nie, do dnia dzisiejszego konferencji pokojowej nie było. Jesteśmy w roku 89. W polityce międzynarodowej staje kwestia zjednoczenia Niemiec. I to jest też bardzo ciekawy okres, o którym chciałbym też Państwu coś więcej powiedzieć. Polityka kanclerza Kohla z tamtego okresu była bardzo silnie ukierunkowana. To znaczy Niemcy doskonale zdawali sobie sprawę, że w trakcie właśnie jak postawiona zostanie kwestia zjednoczenia Niemiec, będzie postawiona sprawa traktatu pokojowego, a jeżeli traktatu pokojowego, to też kwestia reparacji wojennych. Tak. Zresztą wracając jeszcze do 52 roku, chciałbym powiedzieć, że to bardzo wyraźnie w tym traktacie było przedstawione, że w przyszłym traktacie pokojowym będzie uwzględniona kwestia reparacji wojennych. Dlatego Kohl, wiedząc to i wiedząc, że Niemcy nagle mogą się zderzyć z problemem reparacji wojennych od blisko tam chyba 60 ponad krajów, z którymi były w stanie wojny, no muszą coś z tym problemem zrobić. W związku z tym on wymyślono wtedy tak zwaną formułę 2+4. To znaczy taka formuła, że Niemcy, jeśli chodzi o swoje kwestie zjednoczenia, będą tak naprawdę odrzucają te wszystkie pozostałe kraje, którymi były w stanie wojennym i które mogłyby zażądać bardzo poważnych reparacji wojennych od nich. Natomiast kwestie zjednoczenia będą omawiać tylko w układzie dwóch państw niemieckich, czyli NRD, RFN i czterech mocarstw koalicji. No i tak faktycznie taka formuła się pojawiła. Grecja bardzo mocno przeciwko temu optowała i protestowała. Zresztą Grecja była jedynym państwem, które jakieś tam zaliczki od Niemiec formalnie dostała w 60-tych latach właśnie na poczet reparacji wojennych. Niemcy wtedy tą formułę właśnie 2+4 bardzo mocno eksponowały, żeby nie pojawił się ten problem reparacji wojennych. No i co zrobiono? A mianowicie rząd Mazowieckiego, ponieważ Polska miała wtedy akurat, no była na fali, prawda, jako no to państwo, które powiedzmy Solidarność i tak dalej. No, w każdym razie byliśmy tym pierwszym krajem, gdzie po prostu pojawiła się wolność. Kanclerz Kohl zaproponował, właśnie w takich wstępnych bardzo rozmowach, a mianowicie, że w ramach reparacji wojennych, nie chciał, żeby to tak się nazywało, bo oczywiście nie chciał, natomiast zaproponował, że na okres 20 lat Niemcy przejmą zobowiązania emerytalne dotyczące Polaków urodzonych przed 1 września 1939 roku, że będą im po prostu te emerytury dożywotnio płacić. Natomiast rząd Mazowieckiego nie zgodził się, znaczy inaczej, zignorował tą kwestię, natomiast no, jak gdyby tylko zależało mu na kwestii rozwiązania granicy na Odrzeinie Łużyckiej. I to jak gdyby stawiano jako pewien określony warunek. Skąd się w ogóle pojawiły takie koncepcje ze strony właśnie kanclerza Kohla, a mianowicie stąd, że prezydent Bush no wahał się i to tak dość w sposób natarczywy do tego, żeby Polska jako jedyne państwo najbardziej poszkodowane w wyniku II wojny światowej jednak jakieś reparacje wojenne otrzymało. I ta sprawa negatywnie dla Polski została rozwiązana dopiero w lutym 90 roku w trakcie rozmów Camp David
pomiędzy Kolem a Bushem, gdzie, no, można to tak powiedzieć, ze względu na stanowisko władz, prawda, już trzeciej RP, władz, znaczy Bush się dał przekonać. Bush się dał przekonać i już sprawa po prostu reparacji wojennych dla Polski nie stanęła na porządku dziennym. Stanęła sprawa właśnie traktatu polsko-niemieckiego, który jest nazywany traktatem o dobrosąsiedzkim tam, prawda, stosunkach, dokładnie to się nazywało Traktat między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy, który podpisano w czerwcu 91 roku. Ale czy tam który miał załatwić sprawę naszej granicy zachodniej. I niestety, ale do końca nie załatwił, z tego względu, że za tym traktatem miały pójść po prostu określone zmiany w prawie niemieckim, a te w prawie nie poszły. I dalej, jak gdyby w konstytucji niemieckiej zapis o granicach Rzeszy, prawda, z 1937 roku, prawda? No, a i tam jeszcze o inne kwestie także chodzi. No tak, także sprawa dalej jest nierozstrzygnięta. Nie, o reparacjach. A nie, no to w ogóle, to już od 90 roku, od tego jak Mazowiecki twardo tą sprawę postawił, że interesuje go tylko kwestia granicy, to spraw reparacyjnych nie stawiano. Tylko proszę Państwa, traktat zjednoczeniowy, które został Niemiec, czyli w tym układzie 2+4, który został podpisany w Moskwie, nie jest traktatem pokojowym. Zresztą Grecy, którzy teraz domagają się reparacji wojennych od Niemiec, właśnie na słabość tego traktatu się powołują, że nie jest to traktat pokojowy, że jest to po prostu kolejna umowa między mocarstwami, tak była umowa poczdamska, prawda? W sprawie okupacji Niemiec. Jest to kontynuacja umowy poczdamskiej, natomiast nie jest to traktat pokojowy. Traktat pokojowy powinien być zawarty ze wszystkimi stronami, które uczestniczyły w II wojnie światowej, dokładnie tak jak to zostało zrobione w przypadku Japonii. Bodajże tam w 50. chyba pierwszym albo drugim roku był tak zwany traktat w San Francisco, który kończył wojnę na Dalekim Wschodzie. I chciałbym Państwu powiedzieć, że według aktualnej ceny dolara Japonia wypłaciła wskutek wcześniejszych zaliczek i później różnych uzgodnień prawie bilion dolarów reparacji wojennych. No tak. Ale tam się pojawił traktat. Sprawa jest, oczywiście on jest tam w wielu zapisach też kwestionowany, no bo choćby, no wiecie Państwo, no są dwa państwa chińskie. No, no tak. Tajwan, można powiedzieć, tak, jest kontynuatorem państwa chińskiego, które walczyło z Japończykami w czasie II wojny światowej i jest też, są komunistyczne Chiny. Nie chcę o tym teraz mówić, to są sprawy skomplikowane, tak, całkiem inne, ale generalnie biorąc, traktat ten został podpisany. Jako ciekawostkę tylko Państwu powiem, że tylko trzy kraje jak gdyby nie ratyfikowały tego traktatu. Jest to Związek Sowiecki, Czechosłowacja i PRL. Jeszcze wtedy nie PRL, bo to było przed 1952 rokiem. Tak to po prostu wygląda. Czyli na dzień dzisiejszy właśnie sytuacja jest tego typu, że dalej nie mamy traktatu pokojowego z Niemcami. W związku z tym, no, ciężko mówić, że sprawa reparacji wojennych została zamknięta, bo ona tak naprawdę formalnie nie zaistniała po prostu w przestrzeni publicznej. Znaczy zaistniała, dla nas nie zaistniała, bo na przykład jeśli chodzi o po prostu Greków, no to ta sprawa jak najbardziej zaistniała. I my możemy się po prostu powoływać dokładnie na te same kwestie, na które powołują się Grecy. No po prostu nas ten traktat nie zadawala, bo nie byliśmy stroną. Nie byliśmy stroną ani uzgodnień w 52 roku, nie byliśmy stroną ani uzgodnień właśnie traktatów 2+4, a dostawaliśmy jakąś kwotę zaliczek na poczet właśnie reparacji wojennej. W jakiej wysokości? No to powiedział nam towarzysz Wiesław, prawda? No bo to towarzysz Wiesław
to wyliczył i chwała mu za to. To jest te 300 tam ileś milionów dolarów, które dostaliśmy, jeśli chodzi o zaliczki na poczet właśnie reparacji. Ale wiesz, co jest w tym ciekawe? No, że jeżeli dostawaliśmy jakiekolwiek kwoty na poczet tych reparacji, to jest to takie przyznanie się, że te reparacje nam się należą, prawda? No bo to jest samo przeciwnie. To jest oczywiście absolutnie prawda. Tylko ja Państwu jeszcze powiem, to w ogóle trochę jest sytuacja kabaretowa, bo w ramach tych reparacji wojennych dostawaliśmy na przykład całe wagony dzieł Marksa, Engelsa, Lenina, materiałów propagandowych, których szkolono, maszyn drukarskich dla komórek partyjnych. To oczywiście były te reparacje wojenne, które dostała Polska właśnie od Sowietów, czyli ta kwota, którą tam 15% wymienia, znaczy 15 w teorii, no, tak. W realu to jest dokument, no, te 300 tam ileś milionów dolarów, o których mówi towarzysz Wiesław, no to są te kwoty, które dostaliśmy od towarzyszy radzieckich. A czy jest tylko jako ciekawostkę mogę powiedzieć, że jedynym chyba konkretem, jaki dostaliśmy takim poważniejszym, no poza oczywiście patem kultury i nauki, bo ale tam jest sprawa trochę bardziej skomplikowana, bo to miał być dar narodu, prawda, tam radzieckiego dla narodu polskiego, ale on formalnie biorąc też został, jak gdyby w tej kwocie reparacji, które dostaliśmy, był uwzględniony. Natomiast jedyny real to był taki, że po prostu, jeśli chodzi o Gdańsk, to w ramach tych reparacji wyremontowano nam kolej miejską w Gdańsku, czyli tą kolej średnicową gdańską, taka, no, którą funkcjonowała. Także to jest taki jedyny konkret, który w realu dostaliśmy od towarzyszy radzieckich. Znaczy, może były jeszcze jakieś tam inne rzeczy, ale to wydaje mi się, że to już jest drugorzędna sprawa. Może podsumuj to tak dwoma zdaniami. No więc tak, czekam bardzo z utęsknieniem na to opracowanie, które ma powstać właśnie, jeśli chodzi o reparacje wojenne, o ten status prawny. Na pewno będzie się to odnosiło, no bo nie ma innej możliwości. Z jednej strony właśnie do tego niby zrzeczenia z 1953 roku, musi być tam uwzględniona kwestia właśnie tych rozliczeń z 1952 roku, czyli tej konferencji londyńskiej, oraz to, co jest najbardziej ciekawe, wydaje mi się, to będzie właśnie te wszystkie kulisy, które doprowadziły do powstania traktatu 2+4. I jakie będzie stanowisko polskie w stosunku do roszczeń greckich, które właśnie jak gdyby kwestionują ten traktat jako traktat pokojowy z Niemcami. Czyli to są słowem te rzeczy prawne. Znaczy, nie jestem prawnikiem. Ja wiem, ale staram się przedstawić to Państwu od strony historycznej. Natomiast no, ciekaw jestem naprawdę, jak się władze polskie do tego odniosą. Jaki będzie ten przede wszystkim raport, a później po prostu jaka będzie, no, będą polityczne działania oparte właśnie na tym. Ale pozwolisz, że ja to podsumuję tak, jak ja to rozumiem. Dobrze. Ja rozumiem, że najważniejszy wniosek z tego, o czym powiedziałeś, to jest fakt, że traktat pokojowy nie został do chwili obecnej podpisany. Tak, ja to właśnie. A zatem i to jest chyba najważniejsza rzecz, mi się zdaje, z tego wszystkiego, prawda? Tak, to znaczy, to Niemcy twierdzą. Jest to aktualne, ale Niemcy nie mogą twierdzić, tak, dlatego dokładnie, że państwo niemieckie jako takie właściwie nie istnieje, dlatego że brak tego traktatu pokojowego. Dokładnie, jest tymczasowym. Że jest państwem tymczasowym, mało tego, dlatego na terenie Niemiec także powstają te państewka takie, prawda, które mówią, że państwo niemieckie to jest spółka z o.o., a oni wydzielają swoje tereny, bo oni są prawdziwym państwem. Także Niemcy, może ci wejdę, przepraszam, że wejdę w słowo, też powinny być zainteresowane, żeby mieć traktat pokojowy. No bo robienie miny do złej gry, a mianowicie twierdzenie, że tą sprawę załatwił traktat 2+4, nic nie załatwił, bo to nie był traktat pokojowy. Kilkadziesiąt państw, które były w czasie wojny, walczyły z Niemcami, zostały z tego wyłączone. Także no, trudno odmawiać Grekom prawa do tego, że oni mówią, przepraszam bardzo, myśmy żadnego traktatu pokojowego z Niemcami nie podpisali.
I tak samo, jeśli chodzi o Polskę, myśmy też żadnego traktatu z Niemcami nie podpisali. Jedyne, co podpisaliśmy, to można powiedzieć, że był to pewien traktat rozejmowy, a mianowicie, który powinien być według mnie, tak jak w każdym razie tak uważam, że powinien być potwierdzony w traktacie pokojowym, traktat rozejmowy, a mianowicie dotyczący granicy na Odrze Inysie Łużyckiej. Krzysiu, bardzo Ci dziękuję. Dziękuję bardzo. Myślę, że słuchaczom się to bardzo podobało wszystko, dlatego że materiał... No to jest temat naprawdę... Naprawdę rzeczowy materiał i potwierdzony dokumentami. Jeszcze raz odsyłam Państwa na stronę internetową Krzysztofa, który jest blogerem. Będzie na naszej... pod naszym materiałem będzie do tego link. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję Państwu.